Kolejny dzionek, bardzo szalony. Przez ciebie, Jacek, znowu udało się dwie ciekawe gry znaleźć, z czego jedna będzie dla ciebie. W zasadzie zrobimy taką małą wymiankę. Dla ciebie oczywiście mniej sprawiedliwie, ale myślę, że raczej tak ma być, bo tak się umówiliśmy. Bardzo ciekawa przesyłeczka dzisiaj do mnie dotarła w ten oto ciekawy czwartek, tak? Z dwoma etykietami naraz. No wiem, że zawsze jedna była naklejana, a tu akurat nakleili dwie. Otwieramy. To będą dwie ciekawe rzeczy na GameCube'a. W końcu coś na GameCube'a, to jest w ogóle jakieś szaleństwo, tym bardziej. Znowu od Jacka znalezione. Jacek jest w tym roku chyba świrem całkowitym. Znajduje mi takie rzeczy, że sam nie wiem w ogóle od czego tu zacząć. Teraz tak, list przewozowy. Kurczę, oni tak często pakują w taki sposób, że przecina się cały papier, a ten papier z tego listu przewozowego zawsze może się na coś później przydać. Na jakieś notatki, na inne rzeczy. Po prostu kartka A4. Szkoda wyrzucać. No ponoć się oszczędza pewne rzeczy. To trzeba szanować i nie wyrzucać. Wykorzysta się drugi raz. No i dobrze. I moi drodzy, to będą dwie ciekawe gry, z czego ja już jedną mam, tylko to będzie podmiana wydania. Akurat trochę poszukiwałem. Czy trochę poszukiwałem, no w moim pierwotnym założeniu było posiadanie tej wersji, no ale że czasami niestety zdarza się inaczej, tak zapakowane, no to co tu mogę dużo rzec. Pudełeczko może się przydać, tam zawsze się coś znajdzie fajnego. I teraz tak, pokażę wam pierwszą rzecz. Bardzo fajnie zapakowane folie się jak zwykle bardzo dobrze przydają. Moi drodzy, Sonic Adventure DX w wydaniu premierowym. Tak. I druga gra, zaraz będzie do pokazania, tylko od razu zobaczę sobie stan płytek. Dałem za to jakieś 140 zł łącznie. Trochę ostatnio pieniędzy poszło w moim wypadku, ponieważ mam drobne wydatki. Kamerka internetowa do mnie jedzie. Zobaczycie niedługo jaka, tak poza tym. Poza tym z Jackiem zrobimy małą wymianę. Nie tylko na gry, ale też parę rzeczy mu podeślę. Może będzie wiedział, co z tym zrobić. I stan instrukcji. Instrukcja bardzo neutralnie pachnie. Pachnie tradycyjnie. W takim oto jest stanie. Naprawdę gra w bardzo ładnym stanie. Naprawdę w kapitalny, bym powiedział. Jedynie co zostało, to na kodzie kreskowym jest jedynie marker, ale myślę, że da się to zdjąć. A tak to pudełko jest w stanie naprawdę bardzo dobrym. W ogóle gra jest w ślicznym stanie. Prawie igła. Prawie igła. Takie 5 z plusem. Naprawdę. A tutaj druga gra będzie, której oczywiście nie chciałem, bo głównie brałem akurat tego Sonica Adventure DX, ale jeszcze takie coś sobie wynalazłem. 007 Agent Under Fire to jest międzyplatformowa gra, z tego co pamiętam. Nie jestem pewny, czy wyszło to na PS2 i na Xboxa. Chyba tak. Tak wygląda boczek. A i w ogóle odnośnie Sonica, to taki będzie boczek, nie? Fajnie, będzie się idealnie wtapiał w pozostałe gry. Tak wygląda tył. Sprawdzę sobie tą grę już sam za jakiś czas, nie będę tego dzisiaj włączał, bo troszeczkę jestem w biegu. Jeszcze jedną rzecz będę musiał załatwić, więc no niestety w innym filmie zobaczycie testy. Tak wygląda opakowanie w środku. Płytka już wam mówię.
bardzo ładny stan, praktycznie lustro. Świeci się, mieni we wszystkie kierunki. Może zostawię sobie tą grę, może nie. Zobaczymy. Zawsze coś tam na GameCube będzie. Im więcej gier na GameCube, oczywiście tych w miarę dobrych, tym lepiej, bo biblioteka zawsze się wzbogaca i instrukcja też w neutralnym zapachu jest. I czarno-biała. Ale najważniejsze, że udało się znaleźć. Pewnie ta gra normalnie na GameCube może kosztować 30-40 zł, więc powiedzmy, że ten biznes mi się trochę udał, ponieważ za tamtego Sonic Adventure dałem 60 zł, jakoś tak będzie. Razem za te wszystkie dwie gry dałem 140. Jacek mi troszeczkę Jacek mnie trochę wspomógł w tym, więc tutaj powiedzmy na te gry obie wychodzę na 80 zł. Oddzielnie po 40, więc powiedzmy, że na tej grze straciłem wyłącznie jakieś 15 zł. 15 zł straciłem. No, ale to i tak jest małe porównanie, bo jest przynajmniej wydanie premierowe, a za wydanie premierowe jestem w stanie zrobić wiele. Jeszcze Wam jedną rzecz pokażę, ale to już przy regale za chwileczkę. Jesteśmy przy stanowisku z Nintendo w dużym skrócie. Jeszcze będę niedługo wywieszał sobie ten długi, zajebisty baner Xboxa 360. Akurat kierownik z MediaMarktu pozwolił mi zapożyczyć, a w zasadzie wziąć na swój użytek. Kiedyś z tego zrobię zajebisty użytek. I teraz tak, pokażę Wam, jak wygląda sytuacja z moimi grami na GameCube, bo nie ma tego dużo, ale do czasu eleganckim sposobem udało nam się przetransportować na GameCube'owe stanowisko. Nintendo Wii, Pegasusowe, wiadomo, zwał jak zwał. Nintendo, po prostu. Sonica Adventure DX'a mam w wydaniu Player's Choice. Do tej pory. I tak ono wygląda. Takie oto wydanko. Szczerze powiem, nawet trochę pasuje do całej okładki, kolorystyka tej obwódki, ale jako, że ja generalnie staram się zbierać premierówki, chociaż czasami zdarza się, że niestety nie ma wyjścia i ma się i takie wydanie. Od razu zestawimy to z tym wydaniem podstawowym, premierowym, dosyć poszukiwanym, nawet z oznaczeniem Only for Nintendo GameCube, czyli tylko na GameCube'a. Premierowe wydanie, no w sumie nie jest ono jakoś tam specjalnie, okładka nie jest specjalnie jakoś przeskalowana, może odrobinkę, to nie jest w formie PlayStation 2 Platinum, bo tamto w ogóle obrazki są trochę gorzej wyglądają moim zdaniem, ale no w zasadzie jakby nie patrzeć, powiedzmy, że to jest jedno i to samo, tylko ta ramka, ale generalnie w dużej mierze, no i tu PEGI 3, bo tutaj nie ma, nie, tu jest, z jakiegoś powodu tylko tu jest. A z tyłu już nie ma PEGI 3. No, zastanawiające. Ale zobaczcie, jest inny nawet kod kreskowy, więc można to sobie zobaczyć. Tutaj jest na końcu 573, natomiast tu jest 456. Jest 761, a tu 763. Ale głównie płytki są praktycznie takie same, są bez zmian. Jako tako, nie? Tak wygląda taka płytka i chociaż tyle, że Nintendo nie próbowało robić specjalnych wersji płytek z innym nadrukiem, żeby tam rzeczywiście nie mieć czegoś tam odróżniającego, żeby później nie czuć się pokrzywdzonym, że rzeczywiście takie oto wydania się trafiały. Także to ląduje do mnie, jak najbardziej. To ląduje do mnie i zobaczcie, już zdecydowanie lepiej to wygląda. Ale i tak powiem szczerze, gdyby to tak miało być, w taki sposób, to i tak by mi to nie przeszkadzało, ale z Jackiem się dogadałem i myślę, że jakoś tam się... Mam nadzieję, że to na tej zasadzie chodziło, bo Jacek też czasami kombinuje w tą stronę i też często się dzieje tak, że może wychodzić inaczej, ale mam nadzieję, że jest wszystko git. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o te rozwiązanie tej zagadki. No i widzimy się przy kolejnym materiale. Troszeczkę tego będzie.
W przeciągu kilku dni, może kilkunastu, się troszeczkę będzie działo na tym kanale, więc no, cierpliwości, nie wszystko naraz. Od razu tak zwanego pokoju gracza na wysokim poziomie, chociaż i tak on już jest wystarczająco duży, nie zbudowano, ale mimo wszystko coś tam zawsze będzie wpadało i po znajomości czasami też się uda pewne rzeczy załatwiać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego Wam życzę i widzimy się przy następnym filmie.